W krótkim filmie przedstawiono funkcjonalności nowoczesnego systemu robotycznego Da Vinci, który wspomaga pracę chirurgów podczas operacji przeprowadzanych w Klinice Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego. W filmie wypowiada się pacjent, pan Robert, który przeszedł zabieg wszczepienia bypassów z użyciem systemu Da Vinci. To mężczyzna po 50 w okularach o prostokątnych szkłach. Ma na sobie białą koszulkę i polar, na twarzy maseczkę. Występuje w gabinecie lekarskim. Swój komentarz dodaje także lekarz Leszek Gryszko, specjalista kardiochirurg, czasowo pełniący obowiązki kierownika kliniki kardiochirurgii. To krótko przystrzyżony brunet po 40. Nosi niebieską bluzę medyczną z krótkim rękawem. Film urozmaicają ujęcia z sali operacyjnej podczas zabiegu z użyciem robota Da Vinci, zbliżenia na nowoczesne systemy wizyjne, narzędzia chirurgiczne i zszyte rany pooperacyjne pana Roberta. Film zamyka czarna plansza z logotypem WIM oraz adresem www.wim.mil.pl. Niżej adres e-mail cchr@wim.mil.pl i numery kontaktowe. Klinika Kardiochirurgii w WIM korzysta z najnowocześniejszego narzędzia, jakim jest system robotyczny Da Vinci. Zastosowanie robota wspomaga pracę chirurga, pozwalając mu na niezwykłą precyzję wykonywania zabiegu dzięki dedykowanym narzędziom oraz trójwymiarowemu systemowi wizyjnemu. W ten sposób możemy zmniejszyć utratę krwi pacjenta, a co za tym idzie, zredukować liczbę przetoczeń preparatów krwiopochodnych. Pacjent krócej przebywa na oddziale intensywnej terapii i szybciej powraca do pełnej sprawności. Zostałem zakwalifikowany do nowoczesnej metody operacji z udziałem robota Da Vinci. Teraz się z tego cieszę, gdyż na ciele mam znacznie mniej obrażeń. Są to drobne rany w klatce piersiowej. Natomiast porównując pacjentów operowanych metodą klasyczną, mają oni więcej ran i ich rehabilitacja porównywalnie ze mną przebiega znacznie dłużej. Grupy chorych, u których obserwujemy największe profity z przeprowadzenia operacji tą metodą, to aktywni zawodowo żołnierze oraz cywile, chcący jak najszybciej wrócić do wykonywania obowiązków służbowych. Należy nadmienić, że operacje z użyciem systemu robotycznego są dedykowane określonym grupom chorych. Przeciwwskazania to otyłość, przebyte i trwałe choroby układu oddechowego, deformacje klatki piersiowej. Operacje z użyciem tego systemu charakteryzują się tym, iż używamy dużo mniej krwi oraz niezbędne do wykonania tego typu operacji rozcięcia są zdecydowanie mniejsze w porównaniu do metod klasycznych bądź nawet mało inwazyjnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów do operacji, do kwalifikacji, do Wojskowego Instytutu Medycznego.